Drodzy widzowie, dzień dobry, jest niedziela, a więc czas na wojskowe newsy. Dzisiaj będzie o zakupach uzbrojenia dla polskich FA50. O co dokładnie chodzi, dowiecie się z dzisiejszego materiału. Opowiem również o polskich sukcesach na Ukrainie. W głównej roli ponownie amunicja krążąca Warmate. Będzie też coś na smutno. Niestety Rosjanie bardzo skutecznie potrafią zakłócić amunicję precyzyjną, którą otrzymała Ukraina. W niektórych przypadkach jej skuteczność spadła tylko do 6%. Zanim zaczniemy właściwy odcinek, to zapraszam także do wczorajszego materiału. Opowiadałem w nim o niemieckich pociskach manewrujących Taurus, o których tak bardzo marzy Ukraina. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem i chcielibyście wiedzieć, czym tak naprawdę są Taurusy, to proponuję go zobaczyć. A teraz zaczynamy wojskowe newsy. Agencja Uzbrojenia szuka amunicji do FA-50. śmiejcie się tylko w komentarzach, że nasze koreańskie samoloty nie mają czym strzelać. A tu proszę. Agencja Uzbrojenia poszukuje amunicji kalibru 20 mm, która ma być stosowana przede wszystkim przez FA-50, ale będą mogły zostać użyte także przez nasze F-16. Dokładnie chodzi o 90 tysięcy nabajów M56A3 oraz również 90 tysięcy sztuk amunicji ćwiczebnej M55A2. Towar ma być pierwszej klasy i wyprodukowany najpóźniej w zeszłym roku. Niby prosta sprawa, ale jednak to już drugie podejście agencji do tego tematu. Pierwszy przetarg unieważniono we wrześniu ubiegłego roku. Powodem był brak ofert. Przypomnę widzowie, że nasze FA50 są wyposażone w działko systemu Gatlinga czyli obrotowe o trzech lufach, których szybkostrzelność wynosi 1500 strzałów na minutę. Oferenci mają czas na składanie ofert do 5 czerwca. Także jeśli macie kontakty, to dajcie znać o tym przetargu. Ale to nie jedyne zakupy, które chce dokonać Agencja Uzbrojenia w najbliższym czasie. Poszukuje ona do 220 zestawów składających się z opancerzonej koparko ładowarki z łyżką wieloczynnościową, wiertnicami czy młotami. Ich zadania będą naprawdę ważne ponieważ będą musiały m.in. usuwać zapory fortyfikacyjne, budować stanowiska startowe, czy wspierać doraźną odbudowę dróg. Zamówienie ma zostać zrealizowane w latach 2026-2035. Obecnie do takich zadań nasze wojsko używa uniwersalnej maszyny inżynieryjnej UMI 9.50, dostarczonej przez HSW. Belgia w FCAS. Potwierdziły się plotki pojawiające się już od kilku miesięcy. Belgia. Dołącza do programu zaprojektowania i zbudowania samolotu szóstej generacji FCAS. Obecnie w tym projekcie są trzy kraje: Francja i Niemcy, od których on się faktycznie zaczął, oraz Hiszpania, która dołączyła do niego na późniejszym etapie. Na razie Belgia wyda 60 milionów euro, co pozwoli jej uzyskać status państwa obserwatora. Teraz rozpoczną się analizy. I jak bardzo można zaangażować przemysł w Belgii w przyszłą produkcję komponentów do myśliwca. Tymczasem Belgia oczekuje na dostawę samolotu piątej generacji, czyli F-35. Pierwsze z nich mają tam wylądować już w przyszłym roku. Zachodnia amunicja ma coraz większe problemy na Ukrainie jest jej mało, często za mało, a ta, która jest, ma problemy. Chodzi o zachodnią, precyzyjną amunicję, którą USA dostarcza na Ukrainę. Chodzi m.in. o pociski M982 Excalibur. Są to pociski artyleryjskie kalibru 155 mm, które potrafią razić cele na odległość ponad 50 km. Do namierzania używają głównie sygnału GPS które jest przez Rosjan skutecznie zagłuszane. Przez to, jak głosi amerykański raport przygotowany dla Izby Reprezentantów, skuteczność tej amunicji spadła z około 70 do tylko 6%. Oczywiście brak sygnału GPS nie oznacza, że amunicja na pewno chybi, ale po prostu margines błędu jest znacznie większy, bo wtedy używana jest nawigacja inercyjna, która ma znacznie większy margines błędu. Duży kłopot mają także pociski GLSDB, czyli hybryda rakiety stosowanej w pociskach GMRS oraz bomby precyzyjnej GBU-39. Ten zestaw ma zasięg nawet 150 km. Generalnie każdą amunicję, która stosuje GPS, Rosjanie są w stanie skutecznie zagłuszyć, przez co jej efektywność jest drastycznie mała, szczególnie na dłuższych dystansach. Co teraz? Ano, trzeba wdrożyć środki zaradcze, czyli efektywniejsze systemy przeciwzakłóceniowe, jak i dodatkowe metody naprowadzania. Natomiast dla mnie to jest akurat plus, że zachodnie uzbrojenie, stykając się z rosyjskim wojskiem, pokazuje wady, które w przyszłości będzie trzeba wyeliminować. Im szybciej, tym lepiej dla wszystkich. Warmate na polowaniu. Na problemy zachodniej amunicji najlepiej zastosować polską, a dokładnie amunicję krążącą Warmate. Regularnie opowiadam Wam o jej sukcesach na Ukrainie. Nie inaczej będzie i tym razem. Ostatnio siły ukraińskie poinformowały o kolejnych jej zdobyczach. Pierwszą była neutralizacja mobilnego radaru 48 jak 6 k 1 Podlet K1, który znajdował się na terytorium Rosji. Służył on do lokalizacji celów powietrznych niezależnie od wielkości i może on współdziałać z systemami S-300 czy S-400. Drugą ofiarą tym razem był radar NRS Repejnik, który z kolei jest przeznaczony do wykrywania dronów. Nasza amunicja krążąca wykazuje dużą skuteczność w obronie przed rosyjskimi systemami zakłóceniowymi, przez co dobrze radzi sobie na Ukrainie. Długość warmate to około 1,4 metra, a waga wynosi około 5 kg. Może przynosić głowicę kumulacyjną czy odłamkowo burzącą, natomiast może on też pełnić rolę drona rozpoznawczego. A26 opóźniony. A26 to nowoczesny okręt podwodny który Saab buduje dla szwedzkiej marynarki wojennej. Niestety program ten sprawia coraz więcej kłopotów. Nie tylko rosną jego koszta, ale także wydłużają się terminy. Szwedzi zamówili dwie jednostki tego typu. Pierwotnie miały zostać oddane w 2022 i 2023 roku. Teraz planowane jest oddanie pierwszej jednostki w 2027 roku, a drugiej w następnym. Te opóźnienia, jak i skala wydatków, spowodowała potrzebę zmiany koncepcji funkcjonowania szwedzkich sił zbrojnych. Zamiast domówić trzecią jednostkę, o czym się mówiło, to już rozważa się rozpoczęcie projektowania zupełnie nowych okrętów, które mają być mniejsze od obecnie budowanych. Na razie Szwecja bazuje na okrętach podwodnych typu Gotland. Przypomnę, że A26 jest jedną z opcji w polskim programie zakupu okrętów podwodnych. Nadchodzi. Nowy Bradley. Bojowy wóz piechoty Bradley pokazał się z bardzo dobrej stan na Ukrainie. Jak na BWP dobrze chroni załogę, a także gwarantuje dobrą siłę ognia. Na Xie znajdziecie sporo filmików, które pokazują, że dobrze wykorzystany robi porządek z rosyjskim najeźdźcą. Na Ukrainę trafiły starsze wersje, a mianowicie M2A2 ODS-SA. Obecnie standardem jest wersja M2A4, która posiada m.in. lepszy silnik oraz przekładnie, nowe systemy łączności, ulepszoną elektrooptykę czy poprawiony system kierowania ogniem. Natomiast nadchodzi kolejna wersja A5, która posiada w przeciwieństwie do A4 jedno duże ulepszenie, a mianowicie system ochrony aktywnej Iron Fist, łącznie z czteroma przeciwpociskami. No i zostały także ogłoszone zasady ich pozyskiwania. Mianowicie plan jest taki, że każdy Bradley wysłany na Ukrainę zostanie zastąpiony tym w najnowszej wersji, a więc siły pancerne mocno skorzystają na amerykańskiej pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Taką praktykę to ja szanuję. Nie tylko Bradley podlega ulepszeniu. Amerykanie testują nową wersję wozu zabezpieczenia technicznego, a więc Herkulesa M88A3. Nowa odmiana, w przeciwieństwie do dwójki, którą i my posiadamy, ma sporo ulepszeń. Między innymi nową jednostkę napędową, zawieszenie hydropneumatyczne, czy polepszone parametry wyciągarki. Jej uciąg zwiększono z 63,5 tony do 72,5 tony. A żurawia z kolei z nieco ponad 27 do ponad 36 ton. Mamy tu także nowe systemy łączności, czy elektronikę. Generalnie sporo. A trójka to nowa jakość w starej skorupie. Testy mają potrwać do końca roku. Nowi dowódcy w polskim wojsku. Na szczytach naszego dowództwa doszło do istotnych zmian. Mianowicie generał broni, Marek Sokołowski, został dowódcą generalnym rodzaju sił zbrojnych. Natomiast generał brygady, Krzysztof Stańczyk, został dowódcą wojsk obrony terytorialnej. Serdecznie gratuluję nowych stanowisk i życzę sukcesów w tych trudnych i pełnych wyzwań czasach. Trenuj z wojskiem. Czas na kolejną edycję. No i na koniec ważne ogłoszenie. Mianowicie ruszyła piąta edycja programu Trenuj z Wojskiem. Jest ona dostępna dla każdego, niezależnie od płci czy umiejętności fizycznych. Sam byłem na jednej z wcześniejszych edycji i naprawdę było widać dużą różnorodność uczestników. Aczkolwiek bariery są dwie. Po pierwsze, wiek. Trzeba mieć ukończone minimum 15 lat, ale nie więcej niż 65. A druga to obywatelstwo. Można posiadać tylko polskie. Biorąc w tym udział, poznaje się podstawy obsługi broni, walki w bliskim kontakcie czy zasady przetrwania. Szkolenie jest w pełni darmowe, wojsko zapewnia m.in. wyżywienie czy ubezpieczenie. Pierwsze terminy szkoleń to już 11 maja, więc sprawdźcie dokładnie harmonogram, kiedy wam najbardziej pasuje. Wszystkie szczegóły, regulamin czy poczynne formularze znajdziecie w opisie. Tak jak wspomniałem, sam brałem w tym udział. Świetna przygoda. Można się naprawdę sporo przydatnych umiejętności nauczyć. Na ten temat nagram nawet odcinek, gdzie dość swobodnie opowiadam o swoich odczuciach. Zainteresowanych tam odsyłam. No i to tyle, ile dziś dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dajcie znać o swoich opiniach w komentarzach. No i trzymajcie się. Miłej niedzieli i do następnego materiału. Hej!